Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj na warsztat wzięliśmy Audi RS5 Sportback. Z silnika o pojemności 2,9 litra wyciągnięto aż 450 koni mechanicznych. Ten samochód, przy którym stoję w podstawowej wersji, kosztuje ponad 414 tysięcy złotych. Proszę Państwa, jest to kolejna perełka od Audi. Perełka dla fanatyków, tak to trzeba nazwać, dla fanatyków tej marki, bo w tym aucie, które kosztuje dużo, dużo poniżej tego, co R8 czy podstawowe wersje aut sportowych, można się nieźle pobawić. 450 koni mechanicznych przy tej masie samochodu, proszę Państwa, to jest istny pocisk. To jest piekiełko na czterech kółkach, pędzone na cztery kółka. W modelu, przy którym stoję, co prawda nie ma ceramiki, co jest pewnym mankamentem, gdy chcemy się na maksa pobawić tym samochodem, ale za to jest pełen pakiet sportowy w środku, to znaczy jest karbon, są specjalnie wykładane fotele, boki foteli są wyścielone pięknym, czerwonym, imitującym porcelanę tworzywem. Proszę Państwa, samochód Audi. Przy okazji tej marki mam kłopot, bo ile można w kółko opowiadać o tym, że zespół napędowy jest wspaniały, że skrzynia biegów doskonale zsynchronizowana jest z silnikiem, czy wreszcie, że układ kierowniczy jest bardzo czuły i słucha się kierowcy. Ale w RS5, proszę Państwa, te wszystkie rzeczy dopracowano jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, bowiem RS5 daje nam frajdę w każdej minucie użytkowania tego auta. Myślę, że cały koncern Audi i producent tej marki położył bardzo duży nacisk na walory techniczne pojazdów, na silniki, na turbiny, na skrzynie biegów i niezawodne od lat i najlepsze z tego, co się mówi, rozwiązanie quattro. Proszę Państwa, system quattro, który pochodzi z Audi, jest stosowany z powodzeniem w wielu innych luksusowych i sportowych markach, chociażby takiej jak Lamborghini. To auto jest źródłem autentycznej radości dla jego użytkownika, bo to już, proszę Państwa, nie jest zwyczajna limuzyna czy usportowiony wizualnie sportback. To jest auto, którego duszą jest silnik, który naprawdę ma świetne osiągi. Proszę Państwa, ta maszynka, obok której stoję, z maleńkim motorkiem 2,9 litra, 450-konnym, przyspiesza od zera do setki w zaledwie 3,9 sekundy. A więc, proszę Państwa, wynik jak na tego typu auto jest zadowalający. Powiedziałbym nawet, że wspaniały. Ileż tu w środku radochy, ileż tu w środku frajdy, ileż w środku multi magicznych i sportowych, proszę Państwa, dodatków. Począwszy od wspominanych już siedzeń, poprzez różnego typu karbonowe wkładki, a skończywszy na bardzo dokładnym oznaczeniu informacji dla kierowcy co do wszystkich parametrów silnika. Proszę Państwa, konstruktorzy auta dodali nieprawdopodobną funkcję. Samochód mierzy, jakie mamy przeciążenie podczas używania mocy, całej mocy tego pojazdu. Wylicza nam, ile G na nas oddziaływuje. Jak widzicie, z przodu w samochodzie wyrysowano tak przecudnie ten zderzak. Przetłoczenia na masce, które ciągną się przez cały bok karoserii, one też mają swój bardzo, bardzo ciekawy walor optyczny. No, nie wspominając o pięknych, cudownych, proszę Państwa, czarnych felgach, które tą RS5 czynią diabelską maszynką od Audi. I to nie są żarty. W prezentowanym modelu nie ma w to miejsce ceramiki. Ceramika jednak przy tak wielkich mocach i osiągach przydałaby się fabrycznie w ramach ponad 400 tysięcy złotych. Przyznają Państwo, że 400 tysięcy złotych za ten samochód to nie jest mało. Więc takie dodatki jak hamulce ceramiczne, które byłyby warte tutaj gdzieś 40 tysięcy złotych, myślę, w tej cenie, w tym samochodzie powinny się znaleźć. Proszę Państwa, piekiełko tego pojazdu, niemal 3-litrowy silnik benzynowy, podwójnie doładowany,
który, jak już mówiłem, osiąga 450 koni mechanicznych mocy. Upchnięto całe te 400 tysięcy złotych tu w tej bardzo małej komorze silnika. Jest naprawdę naćkane i no, to oznacza, że do tego auta bez komputera nie podchodź. Ale czy silniki TFSI są sprawdzonymi silnikami marki Audi? Czy to aby nie są silniki, które po 100 tysiącach kilometrów zaczynają szwankować? Niestety tak, proszę Państwa. Niestety przy tej mocy 450 koni uzyskanej z niespełna 3-litrowego benzynowego silnika, podwójnie zaturbionego, można spodziewać się, że w okolicach 100 tysięcy kilometrów auto stanie się skarbonką, bynajmniej przy mojej nodze, a mam ciężką nogę, w granicach 100 tysięcy auto zaczyna jęczeć i prosić: panie, zostaw mnie w spokoju, daj odpocząć. Proszę Państwa, ale przy okazji dzisiejszego nagrania warto wspomnieć, że ceny, które dzisiaj towarzyszą samochodom, już nie tylko takim sportowym jak ten, ale ceny Mercedesów, ceny Audi, ceny BMW, gdzie auto no, zwyczajne, proste kosztuje w okolicach 200 tysięcy złotych, są przesadzonymi cenami. I to samo tutaj. Okej, jest Multum Friday, jest naprawdę super inżynierska praca przy okazji RS5, bo tutaj inżynierowie postarali się o detale, których na co dzień na zewnątrz nie widać, ale czuć je, gdy korzystamy z pełni 450 koni. Niemniej jednak, proszę Państwa, jest taki trend na rynku, żeby samochody teraz były bardzo drogie i są sztucznie zawyżone ceny tych pojazdów, bo rzeczywiście takie auto z tą zabaweczką w środku nie powinno kosztować więcej niż 200 tysięcy złotych. To i tak byłoby o 50 za dużo, z uwagi chociażby na dodatki. Ale żyjemy w czasach, kiedy długo dóbr luksusowych nie było, bo był COVID, bo były kłopoty z dostępnością do mikroprocesorów i wielu innych rzeczy. A teraz, kiedy z kolei rynek na nowo się otwiera, nieco ograniczony chociażby wojną w Ukrainie, to mamy windowanie cen wszystkiego do góry. I to naprawdę jest skojarzone w tej chwili z takimi rzeczami mini luksusowymi w naszym życiu. Czy to telefony iPhone, czy to laptopy, czy sprzęt komputerowy, czy właśnie samochody. Wszędzie jest sztuczne podbijanie ceny. I muszę Państwu powiedzieć, że gdybym miał to auto kupić za 414 tysięcy złotych, tak? To bym tego nie zrobił, mając pieniądze na wydanie. Wolałbym, jak o tym już mówiłem, poczekać chwilę, niech ktoś zapłaci za tę przyjemność zasiądnięcia za sterami nowego Audi RS5, bo po wyjechaniu z salonu ten samochód już jest wart 320 tysięcy złotych, a do tego, proszę Państwa, pół roku jazdy, jakieś 20 tysięcy kilometrów przebiegu i taki samochodzik spokojnie za 250 tysięcy złotych kupujemy. A więc nie warto się napalać, nie warto wyrzucać do śmietnika pieniądze. Wystarczy chwilkę odczekać, żeby auto mogło troszkę przejeździć, troszkę stać się autem używanym, żeby zaoszczędzić bagatela około 200 tysięcy złotych, bo za 2,5 stówy, tak jak mówiłem, spokojnie takie auto półroczne, roczne kupicie. I to jest właśnie ten fenomen, proszę Państwa, że zawsze było tak, że samochód nowy, który kupujemy w salonie, którym wyjeżdżamy, traci na wartości około 15%. Ale dzisiaj fakt zawyżania, sztucznego zawyżania cen nowych samochodów powoduje, że wyjeżdża się z salonu i auto traci 30 do 40% wartości początkowej. I warto na to zwrócić, podkreślam, uwagę, by niepotrzebnie nie wrzucać pieniędzy. Wracając jeszcze na chwilkę do tego konkretnego samochodu, przy którym stoję. Jak Państwo widzą, samochód prezentuje się fenomenalnie. Jest to naprawdę fajne cacuszko, zabaweczka dla starszego pana, który chciałby na chwilę poczuć się o 20 lat młodziej. I do tego wszystkiego, do życia, pełnią życia, wszystkich Państwa zachęcam. Kogo nie stać, może to auto wypożyczyć w mojej wypożyczalni. Adres do nas w tej chwili wyświetlany jest na belce. Zapraszam Państwa i zapraszam na jazdę próbną. A więc, proszę Państwa, ruszamy. Audi RS5, 450 koni mechanicznych, pojemność 2,9 TSI, które są wspomagane dwoma turbinami. I Audi tutaj zaskakuje pewną rzeczą, jaką? Nie ma turbodziury. Dlatego, że auto jest z samego dołu bez większych kłopotów. Tak jak Państwu mówiłem, w środku to też rzadkość. Pięknie ten środek jest, proszę Państwa, narysowany. Proszę zobaczyć, tutaj mamy karbon, mamy te boki
mego fotela i fotela pasażera z przodu wyścielone czerwonym, fajnym tworzywem na wysoki połysk. Elegancko to wygląda, dodaje kunsztu. Kierownica obszyta jest Alcantarą. Zresztą jest identyczna jak w R8. To też robi fajne wrażenie dla kierowcy. RS5 jest dopracowane. Oczywiście będę zawsze osobą, która będzie słała producentowi Audi to, że używa worków od kartofli na wykończenie tutaj sufitu, bo w aucie za te pieniądze, proszę Państwa, naprawdę nie powinna rzecz taka już mieć miejsca. Dużo ładniej wygląda, jak odsuniemy ten dach, który jest tutaj dostępny opcjonalnie w tym samochodzie, żeby już tego worka nad swoją głową za 400 ponad tysięcy złotych nie oglądać. Nie zaskakują nas gadżety dostępne dla kierowcy w markach Audi. No, mamy pewnego rodzaju standard. Wielki wyświetlacz dotykowy, który de facto jest trochę problematyczny w użytkowaniu, dlatego że żeby wejść w funkcje czasami podstawowe, jak ustawienie muzyki czy tam radia, trzeba się pobawić, zostają też palce, a nie ma jednocześnie alternatywy dotykowej, nie ma żadnego pokrętła, gałki, którą można byłoby tutaj się posłużyć. Ale cały urok tego auta, proszę Państwa, to za co facet zainteresowany czy kobieta tym samochodem płaci, to jest te 450 koni, napęd quattro, który daje też dodatkowo duże poczucie i rzeczywiste bezpieczeństwo dla kogoś, kto chce polatać tym autem. Auto, jak mówiłem, nie ma turbodziury. No dobrze. Aż samochód zgadza wrażenia. Boże, proszę Państwa, do czego to doszło, żeby syn tatusia poprawiał? Ale tatuś ma gruntowną wiedzę motoryzacyjną, tylko że tatuś zaczyna być, proszę Państwa, starawy. Taki skapciały delikatnie. Ja już dawno mówiłem, że kupuję sobie w Obi piasek, się posypuje dla przyzwyczajenia. Dobra, wracając do samochodziku. W RS5 dodano, chyba opcjonalnie, dodatek w postaci ambiente, no bo w tych, słuchajcie, A5-kach jest czarno, szaro, buro, tutaj coś się pali, jakiś kolor Milky Way, jakiś taki kolor, który dodaje jeszcze temu samochodowi jakiegoś uroku wewnętrznego, choć tu urokiem jednak jest silnik spalinowy, silnik benzynowy i 450 kuniów gna do przodu. 414 tysięcy w podstawowej wersji. Z karbonem, z pikowanymi fotelami to już 450 tysięcy złotych. Czy to jest kasa za to auto? Moim zdaniem nie. Over maximum 250 tysięcy złotych. A poza tym wszystko hula. I bardzo ładnie dogina, gdy tylko chcemy pobawić się pedałem gazu, a jak to woli, pedałem przyspieszenia. Skręcamy w prawo i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć Państwu, że bardzo serdecznie zapraszam Was do wynajęcia sobie tego samochodzika albo wielu innych w naszej wypożyczalni Best of Cars, Warszawa, ulica Modlińska 310/312. Numer kontaktowy w tej chwili biega Państwu na dole ekranu. Życzę wszystkim Wam dobrego wieczoru, no i dobrych świąt Bożego Narodzenia. Prezentów cudownych. Do miłego.